Witam Was bardzo serdecznie. Byliśmy na jarmarku bożonarodzeniowym w Gdańsku i stwierdziliśmy, że stołować się tam chyba raczej nie warto. No chyba, że ma się bardzo dużo pieniędzy. Szaszłyk za 50 zł, kurczę, to nie. Przyjechaliśmy do Torunia, żeby sprawdzić tutejszy jarmark i co? No zapraszam na wycieczkę między straganami. Może tego klimatu świątecznego coś poczujemy. A bombeczkę mi kupisz? Co? Bombeczkę? Nie wiem, zobaczymy. Kraftową jaką? Kraftową bombeczkę, ale na choineczkę? Tak. O cholera, jasna. A w ogóle wy jak z choinką? Sztuczna czy żywa? Ja uważam, że posiadanie sztucznej choinki to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w święta. Zapraszam na jarmark. Pierwsza budka, idziemy zobaczyć. Dzień dobry. A, tutaj takie wyroby, wędlinki, smalec z dzika. Takie, żeby sobie do domu kupić. To nas chyba raczej nie interesuje. Coś na gorąco, na miejscu, do ręki, wiesz. Mnie interesuje tam, zobacz, nie uciekaj. Co? Osty pecek? Może na ciepło jakiś? Chyba jest. No jest. Ma pani gryla, te fala. Można skąsać. Po jednym? Po jednym. Poproszę dwa małe na ciepło, z żurawinką. No śmiało, wydawało mi się, że pani się wcisnęła przed nas. To proszę, nam się nie śpieszy. Zapłacę kartą, czy nie? Okej. Mamy to, dawaj tu na stronkę. Dzięki, dzięki. Pierwsze wrażenie, jarmark w Toruniu dużo, dużo mniejszy od tego w Gdańsku. Nawet mi się chyba bardziej to podoba, ja nie lubię takiego, wiesz, nie lubię tłumów. Chociaż w Gdańsku też trafiliśmy na taki dzień, to był chyba piątek wieczór. Jeszcze chyba tego dnia było otwarcie. Chyba jeszcze na otwarcie, no. Tutaj jest tak spokojnie i mniej ludzi, kameralnie. No słuchaj, oscypek, 5 zł. Nie tak dużo chyba. Jest taka okrągła cena, ona raczej się tak negatywnie w oczy nie rzuca, nie? Taka piątka. Piątka za przekąskę. Klasyka, no. Ale pamiętam, że jedliśmy gorsze i to chyba nawet w Zakopcu, tam na tym ich jarmarku, chociaż to oficjalnie w liście jarmarków w ogóle nie ma Zakopca. Tam były 4 takie drewniane budki na krzyż i karuzela, co jeździliśmy. Najlepsza. No, jest okej, ja bym go jeszcze tam dłużej trochę podtrzymał, żeby był taki ciągnący się, rozpuszczony, fajny, ale jedliśmy gorsze, jedliśmy takie bardziej skapceniałe, jakieś takie twarde. Jak najbardziej miły początek tego jarmarku. Trzymaj. Bardzo przyjemny i skrzeczy pod zębami, to chyba jest dobry znak. I tu chyba była inna żurawina niż w Aneksu, bo w jakimś białym wiaderku. Smaczna. Przyjemne, ale coś bym zjadł. Miły taki appetizer, nie? Idziemy dalej. Kiebasa czarna, kiebasa biała, salceson czarny. O cholera jasna, stary. Tu są zapiekanki, jest pajda. Ja już widzę te ceny. Nieźle tutaj ktoś popłynął, ale spróbujmy. Dzień dobry, proszę zapiekankę jedną i bierzemy tu pajdę, czy szukamy weźmy dalej? Tutaj też. Tutaj od razu? I pajdę. I w sumie tą herbatę z rumem? Jedną. Którą pajdę? Którą bierzemy, weź zobacz. Z ogórkiem, z szczypiorkiem. Z ogórkiem. Z ogórkiem. Na zapiekankę jeszcze chwilę musimy poczekać, a tutaj widzicie pajdę ze smalcem za złotych 10. Nie jest to, wydaje mi się, jakoś super dużo. Nie jest ta cena wygórowana, ale też tego co widzę, no to tego smalcu tu jest jak kot napłakał. Do wyboru było kilka pajd. Mogliście sobie podejść po prostu i wybrać. My tak zrobiliśmy. No niektóre tam były takie wybrakowane, że wiesz, by ci się trafiła taka, to byś miał na smutno. Chociaż ta też jakaś taka do najweselszych chyba nie należy. Pani zaproponowała podgrzanie jej. Nie wiem, czy to dobry pomysł dla ogórka, ale no, może tak. Zobacz, stary, jak cieniutko jest ten ogóreczek pokrojony. Widzisz to? To praktycznie ledwo co ogórka poczujesz. Taki cienki plaster jest. Ugryzłem ten chleb i czuję ten chleb. Smalcu tu, stary, zobacz, tu nie ma smalcu prawie. Widzisz to? Zobacz. Nie wiem, czy to kamera odda, ale widzisz, ile jest smalcu? Tyle, co kot napłakał, jak to się mówi. Naprawdę. Fajnie, że ona nie kosztuje 20 zł, no wtedy to już by było naprawdę przegięcie, ale tutaj mamy za 10 zł po prostu kromkę chleba, jedną, nie wiem, dziesiątą, jedną dwunastą dużego ogórka i łyżeczkę smalcu, stary. Ja nawet nie czuję za bardzo smaku tego smalcu. Totalnie bezsmakowy smalec, jak się już go trafi na tej kanapce, bo jest to dosyć trudne, bo jest go naprawdę mało, on tak jest punktowo rozłożony, no to nic z niego nie wynika po prostu, no. No lipa. Do zapchania się zadycha, ale totalnie po prostu bez przyjemności, wiesz. No kicha, mega kicha. Spróbuj. Pierwsze co, ja w ogóle wolałbym, żeby taka kanapka była robiona na świeżo. Bo ona tak leży, też nie wiadomo ile czasu. Wiadomo, że takie dwie kanapki można zrobić na wystawkę, żeby klienci widzieli. No ale żeby sprzedawać klientom takie leżące kromki chleba, trochę to zaburza takie moje poczucie świeżości a propos takiej kromki. Ale w ogóle ta wystawka, stary. Dostaliśmy kanapki tak naprawdę z wystawki, która ma zachęcać. Kurde, wygląda biednie bardzo to. Nie tylko wygląda, ale też smakuje. No ciężko tutaj znaleźć smak tego smalcu. 10 zł za kromkę chleba.
Taka szybka przebitka POV mojego brzucha. Co widzi wojek, kiedy patrzy w dół? No ma. No i dobra, to co trzeba powiedzieć, jest duża. Pani proponowała mi dodatki w cenie, był tam do wyboru szczypiorek, cebulka prażona i ogórka też tego można było sobie na nią nałożyć. Postanowiłem nic na nią nie kłaść. Uh-huh. Czasami lubię cebulkę prażoną, ale szczerze lubię po prostu prostotę. Ketchup i zapiekanka, to jest moja zapiekanka. No słuchaj, 30 zł. 30 zł za kawałek bagietki i sera, no to jest kurde. No. Oby była dobra chociaż. Sera jest sporo, pieczarek też i było widać, że to są normalne produkty, że to nie są jakieś gotowa emulsja, masa z pieczarek, obrzydliwa z kubła, tylko że jest to zrobione normalnie na świeżo ze świeżych pieczarek, ale pierwsze co się rzuca to okropny ketchup, mega taki... Włocławek jest warzywny, ale to 5 razy bardziej warzywne niż Włocławek, dziwnie to smakuje, taką wegetą jakąś podjeżdża mi. Do tego, tak jak widzicie na przebitce, jest czarna od spodu, a to wiadomo, no powoduje gorzkość, po prostu jest gorzka. Ta warstwa farszu z sera i pieczarek jest bardzo zadowalająca, uważam. Gdyby tylko nie przyjaranie się od spodu, byłaby naprawdę smaczna. Ketchup to wiadomo, są moje jakieś tam indywidualne preferencje, ale tak czy siak nie mogę jej aż tak tyrać, bo nie jest zła. To razy lepsza niż ta pajda, no ale 3 razy droższa. No tak. Tutaj mamy specjalistę od ketchupu, on nam wszystko powie. Szczerze mówiąc też nie jadłem takiego ketchupu, ale ja bym sprawdził. Potem pójdziemy, przejdziemy i rzucimy okiem, jak to się mówi. Pomijając już fakt, że w ogóle jedzenie w Polsce jest drogie, bo nawet jak wyjedziesz za granicę, to nawet można się taniej najeść niż w Polsce idąc na obiad. To jakby dali naprawdę fajne produkty i za tym by szła ta cena, a nie za tym, że to jest jarmark po prostu, to by sprzedali tego więcej, myślę. No te kanapki na wystawce, te ze smalcem? To akurat średnia opcja, jeszcze pani mówi, to sobie wybierzcie, nie? Tam każdy przychodzi, kaszle, kicha na to. Nigdy nie lubiłem takich produktów, które nie są specjalnie dla mnie przyrządzone. No, tak jakbyś poszedł do jakiegoś Media Markt, Media Expert, czy nie wiem, RTV, Euro AGD i byś chciał kupić telefon i byłby tylko ten z ekspozycji, wiesz? Zdecydowanie to już psuje trochę wizerunek tego przedmiotu, no ja czy jedzenia. Nie kupił telefon. Mhm. Farsz z tym serkiem całkiem nieźle się tu komponuje. Poziom tego przypieczenia tej bułki jest tak sporny, jak na przykład na grillu. Niektórzy lubią bardziej takie przywędzone te kiełbaski, a niektórzy tylko, wiesz, takie muśnięte ogniem. No ale wiesz, jak już jest gorzkie, to jest źle, nie? Jak chcecie zjeść zapiekankę i wydać 30 zł, to raczej jakoś specjalnie ona was nie będzie odpychała. To nie jest tak, że ona jest niedobra, ona jest po prostu droga, tak bym powiedział. Ty, bo mi w łepek zimno trochę. Chcesz jakiś kaszkiecik? Nie, chyba wiesz. Ale jakbyście mieli ochotę i byście zapomnieli czapki, to śmiało, można tutaj się w to zaopatrzyć. Idziemy coś zjeść. Zagrasz w to? Zagram. To dawaj. Dobry. Dobry. Co tu można zrobić? No można wygrać misiaczka. W 3 rzuty, jak się strąci wszystkie rurki z półki, to się dostaje misia, nie? No dobra. Dyszkę to kosztuje? Czemu? A my tylko pod nagrywanie to robimy w sumie. No to wtedy nie. A czemu nie można nagrać, jak się rzuca? Po prostu, żeby nie nagrywać. Nielegalne to jest. Bo to skam pewnie, nie da się tego zrobić. Pan się nie zgodził, żeby to nagrywać, tą grę, więc... Czyli to wiadomo dlaczego, bo nie da się w to pewnie wygrać, nie? Albo się da, ale jest bardzo, bardzo trudno. Albo są poklejone, albo to jest nielegalne, no nie wiem. Strasznie dużo wszędzie jest szynki w ogóle. To co druga budka ma szynkę i kiełbasę. Tak normalnie jakbyście do mięsnego poszli. Za mną są jeszcze jakieś baklawy, ale my byśmy coś na ciepło chcieli zjeść. Przejdziemy jeszcze do deserów pewnie. Jest tu coś jeszcze w ogóle? Mało tych produktów takich świątecznych. Typowo jest, nie? Dzień dobry. Kupujemy miód do domu? A jak chcesz. A kiedy my do domu będziemy jechać? No za 2 tygodnie najbliższe. Ale cenowo nie jest źle. Ja po tyle samo sprzedawałem u siebie w sklepie. A na Broniszach to po 2 dychy każdy słoik jest jak coś. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę hot doga. Corn doga. O, wie pan co, teraz akurat coś się skończy do corn dogu. A hot dog będzie? Hot dog będzie. Dobra. Klasik czy premium? Klasik chyba. Czyli tylko hot doga może. Hot dogi, pan. I popcorn. I popcorn. To popcorn też poproszę, mały. No słuchaj, 10 zł kosztuje popcornik malutki i 10 zł hot dogek. No nie zrobisz dużo za 10 zł, wiesz. Nie masz takiego chyba zdzierstwa z tymi hot dogami, no ale popcorn już jest taki trochę kontrowersyjny. No tak. Ale proszę państwa, spójrzcie na przebitkę tego menu, no jest strasznie krótkie. Jest tylko corn dog, hot dog i popcorn. No i można jakiś napój sobie jeszcze tu kupić. O, jest węgierski kołacz naprzeciwko. Jest kolejka do niego i ja bym go zjadł. No ale też? To na później. Ale widzę też, że są pierogi, jest kiełbasa chyba z grilla. No. Mało ludzi jest, nie? No tak, ale jaki jest dzień? Wtorek. Czekamy na hot dogka i na popcornik i będziemy myśleć co dalej. Na pierwszy rzut wjeżdża popcornik w rozmiarze S, są do wyboru 2. Mniejszy i większy, mniejszy kosztuje 10 zł, to jest właśnie to. No waży to, ja wiem. Z 50 geta pewnie. No, popcorn no. Ciepły nawet nie jest, spróbuj. Taki mocniej przeciągnięty jest, no. W środku on już jest taki nie czarnawy, ale mocno brązowy. Wiecie, co to oznacza? Jest trochę gorzki.
Popcorn za 10 zł, no dajcie znać co o tym myślicie, bo mi odjęło trochę mowę. Popcorn to się w kinie je albo z dziewczyną. Kiedyś jak jadłem popcorn, to trafiłem na to ziarenko niezrobione w nim i zęba sobie ukruszyłem. Boję się jeść popcorn ogólnie. Tak delikatnie podchodzę do tematu, wiesz o co chodzi? Mhm. Czekamy na hot doga. Dostaliśmy już go, ale podszedł do nas dość w potrzebie. Ktoś głodny i mu go dałem, więc czekamy dłużej po prostu. Już jest gotowy. Trzymaj popcornik. A to jest ten w końcu ten premium, tak? Tak, no już zrobiłem tego zapasem. Dzięki. Proszę bardzo. Smacznego. Dzięki. Tak się prezentuje hot dog. Dostaliśmy w tej chwili wersję hot doga premium, czyli z dodatkami. Po prostu mamy tutaj pikle i cebulkę prażoną. On kosztuje 13 zł w takiej konfiguracji. Dostaliśmy to gratis. Ja prosiłem o zwykłego za 10, ale pan postanowił dać nam wypasa. Powinniśmy za niego zapłacić 13, zapłaciliśmy 10. Bułeczka jest mięciutka, jest robiona na parze jak w Ikei. Ja bardzo lubię taką wersję buły. No boję się tylko parówki. Jeśli parówka będzie ok, no to jest jak najbardziej do zjedzenia. Ale no ogólnie to taki hot dog Ikea type, nie? Jak byłem małolatem, to spędzałem każde lato w Juracie. To już wam mówiłem, jak nagrywaliśmy serię z nadmorza. Zawsze na plaży stała taka budka, właśnie z takimi hot dogami i z gotowaną kukurydzą. To jest właśnie taki hot dog. Ta paruwa jest lekko żelkowata, jest trochę galaretowata, ale to nie jest najtańsza paruwa. Nie jest przekroczona tutaj ta granica paruwiastej takiej galarety. Jest całkiem okej. Okay. I uważam, że taki hot dogek za 10 zł, plus oscypek za 5 zł, plus herbatka z rumem za 10 zł, co daje nam razem 25 zł, to już jest takie, że sobie spędziłeś chwilę na jarmarku za 25 zł. Zjadłeś oscypka, zjadłeś hot doga, wypiłeś herbatę z rumem i do domu na kanapki, wiesz o co chodzi. Pokaż tej paruwy, wariacie. Na razie jemy takie, bardziej bym powiedział, przekąski. Myślę, że dymy zaczną się na strefie grillowej. Przypominam, że w Gdańsku szaszłyk i dwie kromki chleba plus jeden taki miękki ogór kosztowało to 50 zł. Skosztuj hot dogka. Na jarmarku amerykańskie hot dogi, człowieku, no to mi się trochę kłóci. Jakbym tu przyszedł, to bardziej właśnie bym chciał zjeść pieroga, barszczem zapić. Oscypek też jest taki zimowy, fajny. Ale hot dog to jest w ogóle dziwna formuła, bo tak jak mówiłem, bardzo krótkie menu. Coś mi się tu kłóci biznesowo troszkę. Sam w sobie ten hot dog jest smaczny. Co tu może pójść nie tak? Bułka typowa jak w Ikei, parówka taka jak powiedziałeś. Dodatki, ja lubię tego ogóreczka. Tutaj ten ogórek mi nie przeszkadza. Bo to jest ten szwedzki pikiel, nie? Tak jest, to nie jest to samo jak wsadzają go do kebaba. W tym kebabie drwala coś takiego znaleźliśmy. Mm-hmm. No i tam to kompletnie nie pasuje. Tutaj to pasuje, ale chyba smak takiego hot doga zna każdy. 10 zł, a tak naprawdę to 13, bo to jest premium. No tak. Chodźmy na tego grilla może tej. No i słuchajcie, dotarliśmy do stoiska z grillem. Dzień dobry, to giga wielki mega test. Szare kluchy jadłeś kiedyś? Tak, w Poznaniu. Ja bym poprosił, mogę już zamówić? Poproszę kiełbachę. Pierogi są z czym? Z mięsem. To poproszę też. I bigos. Bidges, nie? Zaczniemy sobie chyba od pierożków. 5 spalonych chyba, można je tak nazwać? Myślę, że można. Mocno przygrillowane. No takie mocno przypieczone są, no nie oszukujmy się. Próbowałem w środek wbić, zresztą sami zobaczcie. Nie da się, złamie się, a po co ma się łamać, no. Tutaj się da wbić, dobra. 5 takich pierożków, proszę ja ciebie, 25 zł. Pierogi z mincem w ogóle. Dziwne, bardziej bym tu widział taką kapustę grzybki, wiesz, święta tak i tak jest. Dalej, nie? Myślę, że chrupnie, bo tu jednak ta skorupka jest niezła. Nie wiem, czy jadłem gorsze kiedyś. Serio, aż tak? Te pierogi są tak spieczone, tak suche, a do tego jednocześnie tłuste, stary. Smakuje to okropnie. Jest posmak takiej starej, spalonej patelni w tym pierogu. Jeśli chodzi o ten farsz, jak widzicie, jest go mało, jest go bardzo mało, bym powiedział. Konsystencja, stary, do jakiej bym to porównał? Nie wiem. To jest tak, jakbyś wziął tego rumsztyka z baru mlecznego w Gdańsku, z baru Syrena, zmielił go po prostu i wsadził do tych pierogów. Uła. Ochylne są. I normalnie czuć, że one leżą nie wiadomo ile. Nie wiem, co o nich powiedzieć. Są stare, spieczone, tłuste, z niedobrym farszem pierogi. Tak bym je określił najprościej mówiąc. Farsz pachnie jak kotlet mielony, nie jak pierogi z mięsem. Te boczki tych pierogów, wiesz, wszędzie tu, gdzie nie ma farszu, jest twarde, mega twarde, nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemnie się to je. To uważaj na zęby, będzie gorzej niż z popcornem. 25 zł za 5 takich pierogów. Ja czasami kupuję gotowe pierogi u siebie w sklepiku pod domem, bo czasami mam ochotę. Mogę nawet chyba powiedzieć markę. Adamus jest jeszcze jedna taka znana. Mhm. Tego nie ma w Biedronkach, są w takich właśnie bardziej osiedlowych sklepach, nie? No to jeśli znacie smak tego typu pierogów, to są 5 razy gorsze, po prostu, spróbuj. Przecież to jest przeciągnięte. Przesmażone, przeleżałe, przetłuszczone, stary. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Paździerz. Ło! Jadłeś kiedyś gorsze? Powiedz prawdę. Mega dziwny farsz i takie tłuste w ogóle. Nie widać jakoś giga, żeby one były tłuste, ale one są już nasiąknięte tym tłuszczem. Jakby to powiedział mój ojciec, podeszwa. Tragedia, co?
Są takie twarde, że jeszcze nie da ich gryźć, naprawdę. Jak to gryziesz tak dłużej, to ciasto się zamienia, jakby nie było ciastem od pierogów, tylko nie wiem czym, ciastkiem jakim, tak, no, czymś po prostu twardym, nie? Okropne. To wyschnięcie pierogów to tak jak se usmażycie rano pierogi i zapomnicie o nich 3 dni i one leżą na tej patelni cały czas i taka skorupa się aż z nich zrobi. Chłoną ten olej. Okropne. 25 zł, skok na hajs. Szczerze, 25 zł do śmieci, bo to jest wstyd coś takiego podawać. Po prostu wstyd. Bardzo dziwna forma w ogóle podania, że one były już przygotowane na tej patelence, bo jak zamawialiśmy w Gdańsku, to pani je do wody wrzuciła, elegancko cebulki nawaliła, pomijając już jakby smak samych tych pierogów, no to były dobrze przygotowane, a te podeszwiaki. Czas na bigos. Czy to znowu będzie rozczarowanie, czy jednak... On wyglądał ładnie całkiem. Kolor mi się podoba. Gdybym na niego spojrzał, to raczej bym powiedział, że wygląda nieźle. Ja to najbardziej bym chciał, tylko żeby on nie był taki słodki jak kapusta w jarosie. Taka miseczka, 25 zł również. Okrągłe ceny tutaj mają. Ćwiartki tak zwane. O! Zajebisty. Naprawdę zajebisty bigos. Przepyszny. Mega kwaśny. Nawet jakiegoś grzybka tutaj trafiłem. Kawałek kiełbaski. I to nie takiej, wiesz, śląskiej, zwykłej kiełby, tylko tak jakbyś poszedł do mięsnego, kupił tą droższą. Wiesz, co chodzi. Bardzo dobry bigos. Bardzo przypominający bigos mojej babci. Naprawdę mówię. Mówię poważnie. No on jest taki ciemny, fajny. Widać, bardzo że ciemny. Jest wygotowany. Są grzyby. Jest trochę mięsa, które nie razi konsystencją. Nie ma tak, że wiecie, ta kiełbasa... Zobacz. To nawet widać, że ta kiełbasa jest ciemna. To nie jest taka typowa śląska kiełbasa najtańsza wrzucona do tego bigosu. Tylko taka wiejska jakaś. Wiejska kiełba, stary. Oprócz tego tu są jeszcze jakieś kawałki mięsa, chyba wołowiny. Zjadłbym dużo tego bigosu. Bardzo dobry bigos. Naprawdę. No, tylko nie możemy tego na trasie. Nie możesz tego robić. Tam. Będziesz prykał i prykał. Bigos, kurde, przepyszny, wróciłbym na ten bigos. Jakbym mieszkał w Toruniu, nie wiem ile ten jarmark trwa, pewnie miesiąc też, tak jak wszędzie. I bym znowu przyszedł na jarmark, to bym ten bigos powtórzył. Bardzo dobry bigos. Pyszny nawet bym powiedział. Nie spodziewałem się, bo te pierogi z tego samego stoiska okazały się, no, brzydko mówiąc, śmietnikiem. Szok! No naprawdę, próbuj. Ja nie wiem, czy ty lubisz taki bigos w ogóle. Ale to jest taki mojej babci, taki jak się postara, jej się chce go długo kisić. To jest taki bigos właśnie. Bardzo dobry. Pozdro babcia. Specjalista od bigosu. Jak kiedyś się uda odzyskać, bo ja mam takie kamery stare, wiesz, na chacie. Jak się uda odzyskać te filmy, mam dużo nagrań i na każdym jem bigos właśnie, bo ja miałem taki okres w życiu, jak byłem mały, że ciągle tylko chciałem bigos jeść. Naprawdę. Ty byłeś tanim dzieckiem do utrzymania, bo to drogie tak normalnie nie jest. Normalnie bigosem napędzany byłem. Nie, to ja nie jestem fanem bigosu. To nie są moje smaki. Sam fakt jedzenia cały czas tej kapusty, no bo głównie tu masz kapustę, chyba że naprawdę masz jakąś dużą taką wkładkę mięsną, wtedy jest okej, okay, ale tak... Nie no, smakuje ci on? Jakoś tak w ogóle ja za bigosem po prostu nie przepadam, nie? Może jestem dziwny, bo wiem, że jest wielu zwolenników bigosu, ale to tak, tym bardziej tak samo, no. Jeszcze do kotlecika bym to zjadł, a tak sam bigos tego, no, jak dla mnie nie powtórzyłbym, ponieważ taka miseczka kosztuje 25 zł, na ten smak mnie jakoś nie porywa. To okay. Nie jest tak, że i mówią, jest to dla mnie zwykła kapusta, jakaś taka, wiesz, ugotowana z mięskiem, z dodatkami. Gardzisz bigosem po prostu. Ale rozumiem was, rozumiem wielbicieli bigosu. Trzymajmy się wszyscy razem w tym. To, że to jest drogie i to jest mega zdzierstwo, no to oczywiście, że tak. Ale naprawdę jest bardzo dobry. Zaskoczył mega pozytywnie, szczególnie po tych okropnych pierogach. Przejdźmy w takim razie do kiełbasy. Tu będą nypelki. Pani otworzyła tą patelnię i leżało tam to właśnie już tylko. Myślę, że normalnie za tą cenę byśmy dostali tylko tą długą. No bo to leżał jakiś taki ubytek, chyba nie chciała go zostawiać na tej patelni, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy ze mną coś jest nie tak, czy ta kiełbasa wygląda obleśnie. No taka, wiesz, ona jest w ogóle za mało przypieczona chyba. Okropnie wygląda. Jedziesz. Grubo mielona. Nienawidzę takiej kiełbasy. Ona jest jak surowa. Ona w ogóle nie jest podpieczona. To widać po niej. Bladziutka jest taka, wiesz. Nie jest to apetyczne. Ja na przykład jestem z tych, że surowego boczku nie zjem. Wiem, że zaraz będziecie gadać, że jestem francuskim pieskiem i tak dalej, ale no wiesz, zrobiłeś sobie taką kanapkę. Jak masz ten boczek, wiesz, krojony, plastry, ten surowy albo wędzony, no co się go smaży, jajeczka na nim eleganckie, wiesz co chodzi. To wiesz, że są tacy ludzie, co po prostu tak sobie go na kanapkę kładą i to jedzą? Dobra, surowy boczek boczkiem, ale słonina. Mój dziadek do dziś dnia takie kroi sobie słoninę, człowieku, cebulę surową na to, ładuje to na chleb i się zajada. Mówi, przepyszne. Ja kiedyś, jak byłem mały, lubiłem cebulę i on mi tak dawał i ja sobie jadłem cebulę normalnie, ale słoninę, sam tłuszcz, wy tak jecie. Wiadomo, co człowiek to gusta i tak dalej. Ja nie lubię kiełbasy na zimno. Ja jestem fanem kiełbasy, która naprawdę jest fajnie przypieczona, która miejscami chrupnie, w której trochę tego tłuszczu się wypali i też są różne teorie, bo podobno nagle się okazało, że nie wolno nacinać kiełbasy na grilla, co jest dla mnie jakąś bzdurą totalnie. Czemu nie wolno? Że się nie powinno, bo wtedy
wszystkie te smaki niby, które są w kiełbasie, uciekają, wiesz. Ja lubię ją naciąć właśnie i to jak najbardziej ją nacinam, żeby była taka crispy i żeby ten tłuszczyk wypłynął. Chociaż w tłuszczu jest ten smak, więc coś tam pewnie w tej teorii jest. No nie jest to nic przyjemnego. Spory jest kawałek tej kiełbasy, ona również kosztuje 25 zł, bo wam nie powiedziałem na początku. Wszystko na tym stoisku było po 25 zł. Były jeszcze do wyboru szare kluchy, ale nie wyglądały zachęcająco. Nie wziąłbym tej kiełbasy. Bigos? Faworyt mój, naprawdę. I szczerze ci powiem, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaką w ogóle do tej pory na jarmarku zjadłem. Już nawet mnie nie interesuje... Nie, no dobra, dobra, langosz. Langosz był dobry. Jaka pyszna... To ona się przykleiła, bo ten tłuszcz tutaj się wytopił z niej. Taką raczej ma luźną konsystencję. Mi się z tymi kiełbasami trochę pozmieniało. Wy o tym nie wiecie, ale ja kiedyś byłem chudszy i w tamtym momencie, kiedy schudłem, przestałem lubić parówki. I razem z tymi parówkami też kiełbasy i wszystkie takie jakieś wyroby. No i kompletnie mi to jakoś nie smakuje. Wiadomo, że jak na grillu sobie usmażysz, to jest zupełnie inny vibe, bo ta kiełbasa zyskuje jeszcze aromat tego, wiesz, drewienka i tak dalej. No ale takie coś. Wiem, że ludzie, człowieku, robią sobie kiełbasę z cebulą na przykład. Ale wiesz, jak ją fajnie spieczesz, to, to też ja to rozumiem. Ja bym zjadł taką kiełbasę z cebulą, ale ona musi być przypieczona. A ja wolałbym kebaba zamówić. Chlebek suchy. No albo zamarz. Może znajdźmy pozytywny element, to ten chleb jest zamrożony. To nie jest czerstwy chleb. Nie, trafiłem to samo co ty, bo nie mam gdzie tego wypluć, więc to połknę. Nie łykaj tego, wypluj to. Ja na tym stoisku nie znalazłem nic dla siebie. Kompletne przeciwieństwo. Pierogi są za twarde, kiełbasa za miękka. No a bigos wiadomo, ty lubisz. Ja może po prostu nie umiem mieć bigosu, albo go po prostu nie lubię. Dobra, ale jak lubicie dobry bigos, to możecie tu przyjść i zjeść ten bigos. Mimo, że 25 zł za 3 łyżki bigosu, no przegięcie pały, no ale jarmark, święta. Nie wiem. Cieśmialiśmy, że kapcie tu sprzedają, ale tak szczerze to nie wziąłem klapków. Klapek czy klapków się mówi? Jak chcesz, tak mówisz. Chyba sobie zainwestuję w taki obuw. Tylko musisz takie futrzane wziąć. No tak. W sumie nie wiem, czy futrzane, czy takie bardziej, wiesz, chyba takie bardziej bym chciał. Co pan ma męskiego? Albo zwykłe, albo tak nieocieplane. Mogą być takie w sumie. Ile one kosztują? 20 zł. To biorę. Filcowe czy skóreczkę? Skóreczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzenia. W sumie 20 zł, jeśli się nie rozpadną po 3 dniach, to uważam, że dobry deal. Testujemy je teraz? A pokażesz? No, słuchaj. Coś takiego. Zakładaj. Nie, no w domu. Zakładaj, zobacz, czy grzeją dobrze. W domu, zimno mi w stopie. No nie, bo widz nie zobaczy. Zobaczy. Na Instagramie będzie test. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że kołacz i chyba można powiedzieć, że spróbowaliśmy wszystkiego. No wiadomo, jest tu ogólnie łącznie z, chyba z 5 budek z piciem, czyli z grzańcem, ale nas to dzisiaj za bardzo nie interesuje. Ja wypiłem tą jedną herbatę z wkładką i nie było prądu tam w ogóle. Kołacz. Dzień dobry. Poprosiłbym kołacza z cynamonem. Został pani jedyny ostatni, jak do niej przyszliśmy. Kołacz na wypasie, 18 zł. Chcieliśmy takiego dziecięcego, no już tylko taki był do wyboru. Kolorowa posypka. W środku zażyczyliśmy sobie, bo w cenie jest polewa. Jest polewa toffee, biała czekolada lub czekolada mleczna. Wybraliśmy mleczną i również są... Co chwilę ktoś podchodzi do nas, czy mamy jakieś pieniądze. Już tu rozdałem trochę hajsu. No tak, co to w ogóle jest? No kołacz węgierski, tylko w środku jest mleczna czekolada i migdałki. Pani proponowała jeszcze kokosa, ale już mam dosyć tego kokosa po tych kulkach kokosowych chińskich wszędzie. Jak byłem w Budapeszcie, to bardzo to polubiłem, ale zawsze brałem taką wersję najprostszą, wiesz. Albo cynamonową, albo waniliową. Jest to całkiem smaczne, pani go podgrzała, on był już wcześniej upieczony, teraz został tylko podgrzany. Ta czekolada jest okej, to nie jest jakiś wyrób czekoladopodobny, to nie jest jakaś taka chamska polewa z butli. No ta kolorowa posypka jest mi niepotrzebna, to jest głównie dla dzieciaków. Nie lubię, ona mi jeszcze strzela tak pod zębami. Ale ogólnie smaczne i uważam, że 18 zł to nie jest chyba aż tak dużo za takiego kołacza. Nie pamiętam, ile płaciłem w Budapeszcie, ale pewnie coś koło 3-4 euro. Całkiem przyjemny, wolałbym oczywiście inną wersję, ale była tylko taka już do wyboru. Myślę, że trochę osłodził ten pobyt tutaj. Ja nigdy tego nie jadłem na przykład. Kołacza nigdy nie jadłeś? Kołacza nigdy nie jadłeś. No to nie jest dobry kołacz na pierwszy kołacz. To nie będę jadł. No. A można to tak jakoś ugryć? Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Hej, miłego. Dostaliśmy gifcik jeszcze od pani. O proszę, krówki, chałwa. Pani przyszła z jakiegoś stoiska, które minęliśmy, no bo chałwa nas tak jakoś nie kręci. Rozpoznała nas, przyniosła nam miły gifcik. Bardzo miło, dziękujemy, bardzo pozdrawiam. Z Budapesztem też mam śmieszną historię, bo też się dałem tam naciągnąć, bo byłem jakoś w takim okresie właśnie przedświątecznym i człowieku był tam jarmark. No i poszliśmy, kupiliśmy 3 gołąbki. Wiesz, ile za to zapłaciliśmy? 380 zł. Nie wiem, to na wagę było finalnie. Nie wiem, o co chodziło.
wychodziło, bo oni trochę jakieś kapustki dali. Jednego gołąbka 380 zł za 3 zapłaciłem. Grubo. Dałem się naciągnąć. Jarmarki zagraniczne też potrafią zaskoczyć. No, całkiem fajne. Takie fajnie, że to jest lekko ciepłe. No. Podoba mi się, na pewno spróbuję jeszcze. Nie miałem okazji, zawsze jakoś tak omijałem po prostu taki deser, ale bardzo przyjemny. Jakie wnioski? Kurczę, no średnio jest z tym jedzeniem. Pierogi okropne, kiełbasa słaba, bigos pozytywnie zaskoczył. Zapiekanka też nie była zła, mimo swojej dużej ceny. 30 zł za bagietkę z serem. Chcieliśmy się przyjechać tym kółkiem i stamtąd się z wami pożegnać. Kupiłem nawet dwie wejściówki, ale tutaj przy tym kole nikogo nie ma. Nie chce nam się czekać, bo jest nam bardzo, bardzo zimno. Więc chodź, mam pewien pomysł. Jeśli ogląda nas ktoś z Torunia, to tutaj za tablicą Muzeum Okręgowego w Toruniu chowam dwie wejściówki do Luna Parku. Miłej jazdy życzę. Z kapciuszkami w ręku zapraszam was oczywiście do subskrypcji tego kanału. To był Jarmark w Toruniu. Było tak jak widzieliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa!